Siemanko! Kto był grzeczny w tym roku? No chyba ja. Zobaczcie, jaki wypasiony prezent dostałem pod choinkę. Komputerek nawigacja rowerowa Wahoo Element Roam. Przychodzi w takim eleganckim pudełku. Naprawdę pierwsza klasa. Otwiera się jak książka. Od razu cała taka reklama, rozpiska, co tu mamy. I wysuwa się szuflada, a w środku jest... W zasadzie już nic nie ma, ale był oczywiście licznik. Elegancko zabezpieczony, ekran oklejony folią, boki, żeby się nic nie porysowało. Od razu to zrywamy, wywalamy. Po wyjęciu tego były cztery opaski zaciskowe, kabelek USB do ładowania, króciutka instrukcja, w zasadzie taka obrazkowa i zaraz powiem, czemu taka króciutka i czemu obrazkowa, oraz były dwa uchwyty na kierownicę. Pierwszy typu wysięgnik przed kierownicę. Wygląda tak, zamontowałem go do rudego. I drugi, taki okrągły, prosty, do montowania na mostku, poszło do szosy. Bo po prostu ze względu na lemontkę wolę mieć licznik na mostku w szosie. No dobra, ale przejdźmy do najważniejszego, czyli samego licznika. Wyciągamy go, zrywamy te folie zabezpieczające i uruchamiamy. I właśnie, że nie. Pierwsze, co musimy zrobić, i dlatego warto przeczytać tą króciutką, obrazkową instrukcję. Pierwsze, co musimy zrobić, to wziąć smartfona do ręki. Tak, moi drodzy, smartfona. Więc ci, którzy nie mają smartfona, wiem, że w tych czasach to niespotykane, ale jeszcze się takie osoby trafiają, no to niestety bez tego typu telefonu niewiele zrobią z tym licznikiem. Bierzemy smartfona, wchodzimy w sklep Google'a, pobieramy aplikację Wahoo Element, instalujemy ją i uruchamiamy. Po uruchomieniu aplikacji pojawi nam się kod, skaner kodów. Wtedy dopiero włączamy licznik, przyciskając przycisk z lewej strony urządzenia, przytrzymując go, i na ekranie wyświetli nam się kod QR. Skanujemy tym skanerem, następuje powiązanie licznika z aplikacją i uruchomienie licznika. I dopiero wtedy możemy przejść do dalszych działań, które polegają na tym, że odkładamy licznik na bok i praktycznie wszystko robimy z poziomu aplikacji, bo to jest ten typ licznika, w którym no niewiele zrobimy na samym liczniku. Większość ustawień jest z poziomu aplikacji i działa to naprawdę fajnie. A ustawiamy tam wszystko, począwszy od założenia konta, podania swoich danych, jakaś nazwa, obojętnie jaka, nie musi być imię, nazwisko, możecie sobie coś wymyśleć. Wiek, waga, aktualizacja licznika z poziomu aplikacji następuje. I tu mała uwaga co do aktualizacji, trochę to trwa, więc nie przerażać się, nie zrażać, poczekać spokojnie. Ja przez chwilę myślałem, że się licznik lub telefon zawiesiły. Nie, to jednak trochę trwa. Ta aktualizacja. Co tam jeszcze ustalamy? Powiązania z kontami typu Strava, Ride with GPS, Komoot czy jakieś tam inne. No multum ustawień. Tak samo ilość stron, co ma się na stronach pojawiać. Wszystkie dane ustawiamy praktycznie z poziomu aplikacji. Tak samo mapy. Mamy do wyboru mapy Europy, mapy całego świata. Ja większość map z licznika odinstalowałem, zostawiłem Polskę, Słowację i Czechy bodajże tylko. Natomiast nie jest to problem, w każdej chwili można ściągnąć dowolną mapę za darmo zupełnie, zaktualizować ją. No to jak mamy wszystko już poustawiane w liczniku, warto go przetestować. Ja zrobiłem to wczoraj, narysowałem sobie traskę w programie zewnętrznym RideWitch GPS. Przesłałem tą traskę do licznika i zacząłem nią jechać. Wyszukiwanie satelit trwa bardzo szybko, także z tym nie ma problemu. Zacząłem jechać po trasce. Jeśli
Zrobimy to w programie właśnie takim jak RideWidge GPS, Komoot lub Strava, to będziemy mieli nawigację zakręt po zakręcie z nazwami ulic. Jeśli zrobimy to w innym, to będzie po prostu tylko ślad bez nazw ulic, bez informowania o zakrętach. Sama informacja o zakrętach. Po pierwsze, jeśli jeździmy właściwie, wjedziemy na właściwą drogę, zaświecą się od góry zielone diody. To nas informuje, że wszystko jest ok. Przed każdym skrętem, to już kawałek przed skrętem, dostajemy informację, że taki skręt będzie. Pojawia się na wyświetlaczu informacja, za ile ten skręt, w którą stronę. Dodatkowo diody zaczynają w tą stronę, w którą skręcamy, przesuwać się, takie białe światła. Jeśli zjedziemy z drogi, zaświecą się czerwone diody, zasygnalizują nam, że coś jest nie tak. Licznik nas o tym poinformuje. Jeśli dalej będziemy jechać złą drogą, licznik przeliczy nam trasę. I nie tak, że całą trasę przeliczy od nowa, tylko przeliczy nam dojazd, powrót na tą wybraną przez nas wcześniej drogę. Najszybszy, najbliższy możliwy właśnie zjazd, powrót na to. Działa to naprawdę dobrze. Ja wczoraj zacząłem jechać po tym śladzie, a potem specjalnie odwróciłem kierunek jazdy i zacząłem jechać przeciwną. I całą drogę, no nie całą, ale to zaraz. I większość tej drogi, którą tak jechałem, licznik cały czas mnie informował, że jestem na złej trasie. Co chwilę mi przeliczał, jak mam powrócić na właściwy tor jazdy. Ani razu się nie zawahał, nie zawiesił. Działa to naprawdę genialnie. Kolejna sprawa, którą przetestowałem, to można w czasie jazdy w dowolnej chwili zrezygnować z podążania po śladzie. I to jest na przykład fajne, bo powiedzmy, że sobie zaplanujecie jakąś tam trasę, jedziecie po tym wyznaczonym śladzie, a potem przyjdzie wam do głowy, że jednak nie, że jednak sobie pojedziecie gdzie indziej, albo spotkacie znajomego, z którym chcecie jechać gdzie indziej. No i co? I przez całą drogę, już z tą zmienioną, by was licznik informował, że coś jest nie tak, kazał wam zawracać i tak dalej. Mogłoby być to wkurzające, no i trochę by tam jeszcze baterii też zeżarło takie ciągłe przeliczanie. Dlatego z poziomu licznika w czasie jazdy, bez zatrzymywania się, bardzo łatwo można wyłączyć podążanie po tym śladzie. A co jest najlepsze? Nie przerywa nam zapisywania śladu. Także całą trasę mamy normalnie zapisaną, tylko po prostu rezygnujemy z podążania po tym wcześniej wyznaczonym śladzie. Działa to naprawdę dobrze, sprawdziłem. Kolejna sprawa. Kiedy sobie jedziemy, rejestrujemy jazdę, i na przykład chcielibyśmy dojechać do jakiegoś punktu, do którego nie bardzo wiemy jak dojechać, chcemy, żeby nas licznik poprowadził, to tak samo wyznaczamy sobie z poziomu licznika drogę, do której, czy też punkt, do którego chcemy dojechać. Można sobie w aplikacji ustawić na pewno dwa, nie wiem czy więcej, na pewno dwa punkty zapisane w urządzeniu. Ja sobie ustawiłem jeden dom. I wczoraj właśnie w czasie drogi powrotnej, w czasie jazdy bez zatrzymywania się, wszedłem tu w opcję drogi i dałem tam, wybrałem zabierz mnie do domu. Momentalnie obliczył mi trasę i pokierował mnie nią w zasadzie bardzo dobrze, jak mam pojechać. Tak samo jak w czasie tej drogi powrotnej gdzieś skręcimy w nie tą stronę, to znowu licznik nas po tym poinformuje, przeliczy nam, jak mamy wrócić na to. Także działa to naprawdę dobrze i ten test nawigacji, no póki co jestem bardzo zadowolony, działa to świetnie. Oprócz tego oczywiście możemy wybrać opcję powrotu po własnym śladzie, także z powrotem do punktu wyjścia nas zabierze. Jest naprawdę sporo tam ustawień. Jeszcze nie wszystkie rozgryzłem, dopiero pierwsza jazda była. Co jeszcze wam powiem? Bateria jak trzyma, pewnie kogoś zainteresuje. 2 godziny 10 minut jazdy, 2 godziny 23 licznik był włączony, 44,5 km. Ludzie podają różnie, niektórzy mówią, że 10% na godzinę, inni, że mniej. Producent deklaruje niby 17 godzin działania, ja też czytałem, że ktoś napisał, że 20 nawet mu wytrzymało. U mnie 6% na godzinę przy temperaturach minus 1 stopni odczuwalna. Licznik pokazywał 2-3 stopnie, odczuwalna była minus 1. 6% na godzinę mi zjadło. Łącznie z przesyłem, bo automatycznie mamy synchronizację z kątem, jak sobie to wybierzemy, także
zanim wjechałem na 10 piętro, to już mi zdążył aktywność przesłać licznik na Strawę. Łącznie z przesyłem 13% baterii poszło. Także myślę, że to wynik bardzo dobry. A jeśli to będzie mało, no to i tak w czasie jazdy można sobie licznik ładować. No i tu jest fajne kolejne rozwiązanie. Port USB jest tutaj nie pod spodem urządzenia, tylko z przodu lub z tyłu, zależy jak to popatrzymy. Także nie trzeba nic z kablikami kombinować, łatwo podpiąć i ładować w czasie jazdy. Ale jeśli się utrzyma też 6% na godzinę, no to 10 godzin 60%, czyli 12 godzin licznik spokojnie może być włączony i nic mu się nie stanie. Testy będą trwały. Pierwsze wrażenia bardzo dobre. Mapy OSM Map, więc dokładne. Bardzo dobrze wskazuje. Ja go wam może jeszcze włączę, żeby pokazać. Chwilę trwa samo uruchomienie, natomiast potem wszystko idzie bardzo szybko. Tak samo każda zmiana wprowadzona w aplikacji, czy to w ekranie, czy jakiś tam wybór, momentalnie jest przesyłana do licznika i w tej samej chwili, co w zasadzie co zmieniamy w aplikacji, to pojawia się też ta zmiana na liczniku. Także naprawdę super. Już? No jeszcze. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. No właśnie. Tu jest ekran. 11 danych na ekranie może się wyświetlać. Oczywiście przyciskając ten przycisk z boku zmniejszamy ilość. Powiększamy te dane, jednocześnie się zmniejsza. Możemy dojść do jednego. Historia to już to, co miałem przejechane. I strona. Profil wysokości. No to jest taki średni ten profil wysokości, bo jeśli jedziemy rejestrując sobie trasę, to profil wysokości pokazuje nam w zasadzie to, co już mamy przejechane. Nie to, co przed nami. No i tak wygląda mapa. Nie wiem, na ile to będzie widoczne. Wyświetlacz jest bardzo, bardzo czytelny. Mapę można oddalać. Nie wiem, czy widać, czelać. Wszystkie boczne drogi, główne drogi na żółto, rzeki na niebiesko. Plus tam jeszcze jakieś inne ścieżki. Tutaj to serduszko takie niebieskie, nie wiem czy widać, to właśnie ten punkt, do którego mnie licznik ma zabrać, jeśli taką opcję wybiorę, czyli dom. Naprawdę bardzo dokładny pomiar. Mapę ustawiamy, można sobie ustawić, czy ma być cały czas północ nam wskazywać, czy obracać się w czasie jazdy. Ja wolę ten drugi, tą drugą opcję, lepiej mi się wtedy czyta po prostu mapę. Każdy skręt nie ma opóźnień na liczniku, może tak powiem, więc jak wykonujemy skręt, to mapa od razu się też obraca i ta strzałka cały czas się przesuwa, także nie ma tak, że przejedziemy zakręt i dopiero po chwili. Przynajmniej w mieście. W lesie jeszcze nie testowałem, ale w mieście działa naprawdę, naprawdę dokładnie. No i co mogę powiedzieć? Dobra, wyłączymy. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Z mapy jestem zadowolony. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że nie jest to taka dokładna mapa jak na przykład mapy tam Locusa w telefonie czy jakiejś innej aplikacji, czy choćby Google'a. Natomiast wydaje mi się, że będzie to wystarczające na moje potrzeby takie podróżnicze. Trasy, jak mówiłem, no można stworzyć z zewnętrznych aplikacjach i wrzucać przez aplikację Element na telefonie do licznika. Można podpiąć licznik do komputera jako pamięć masową, można wrzucać pliki GPX, tylko że wtedy no już nie będzie nawigacji zakręt po zakręcie, tylko będzie nam pokazywało narysowany ślad na liczniku.
solidnie wykonany. Opinie osób, które go mają już trochę dłużej niż ja, bo ja raptem drugi dzień, no to to są bardzo pozytywne. Wydaje się, że to trafiony prezent. Zobaczymy jak w dłuższym użytkowaniu. Na razie pierwsze wrażenia bardzo, bardzo fajne. Dobra, tyle z mojej strony chyba. Nie wiem, czy coś jeszcze, czy coś pominąłem. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie, pytajcie. Będę tylko wiedział, to wam odpowiem. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Na razie. Hej.